Witam serdecznie Państwa, co się dzieje z naszą giełdą? Jak wiemy, giełda powoli zawala się, tak jak się zawsze zawalała. Giełda spada na dno, tak jak zawsze spada na dno. Szanowni Państwo, czy giełda znowu się zawali, tak jak się zawala właściwie od 20-30 lat? Bo wiemy, że WIG20 to jedna z najgorszych długoterminowych inwestycji, ale jest to bardzo dobra inwestycja pod kątem spekulacyjnym, czyli kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Szanowni Państwo, jak wiemy, w danym momencie WIG20, proszę zobaczyć, właściwie zawala się ponownie i nie ma nic w tym dziwnego, bo to się czyni co jakiś czas. Ja już robiłem przecież moje analizy na temat WIG20 i to, co się z nim dzieje. I proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, mamy piękne zawalenie WIG20 z totalnego dna. Widzimy, że nie ma znaczenia, kto rządzi w Polsce, czy rządzi asystent Donalda Tuska, czyli Mateusz Morawiecki, czy też, Szanowni Państwo, rządzi szef Donalda Tuska, Donald Tusk. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, nie ma znaczenia, czy Hołownia, przepraszam, nie ma znaczenia, czy Kosiniak-Kamysz niszczy nam emerytury, czy Kosiniak-Kamysz nam niszczy, Szanowni Państwo, wojsko. Jedno jest zawsze pewne, że WIG20 to inwestycyjne dno. WIG20, jeżeli chodzi o inwestycje długoterminowe, no to jest inwestycyjne dno. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I czy rządzą właśnie niesprawiedliwość i bezprawie? Czy rządzi platforma bezobywatelska? Szanowni Państwo, to i tak nie ma żadnego znaczenia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres WIG20 i WIG20 jest w algorytmie, w trendzie spadkowym, Szanowni Państwo. I czy rządzi Donald Tusk, czy rządzi Mateusz Morawiecki, jego asystent? No to wiadomo, no, Szanowni Państwo, co w rodzinie, to nie zginie. Proszę zobaczyć, co w rodzinie, to nie zginie. No i WIG20 zawala nam się, proszę bardzo, od roku 2000. 7, 6, proszę zobaczyć, 5, znaczy się tutaj mamy boom, do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół, do góry. No i zobaczymy, czy będzie na dół. Szanowni Państwo, ja o tym ciągle mówię, że WIG20 w rzeczywistości mógłby zamiast 2235 dzisiaj kosztować nie 4200, tak jak kostował tutaj, proszę zobaczyć. To jest, Szanowni Państwo, WIG20 w 2000, widzimy 8, czy tam w 2008 roku kosztował prawie 4000. Co to oznacza? Że od 2008 roku minęło już, no, Szanowni Państwo, prawie 18 lat mniej więcej, tak? No to co? Przez 18 lat wiele rzeczy podrożało trzykrotnie, a nawet czterokrotnie. Na przykład w 2005 roku płaca minimalna na rękę wynosiła tam, powiedzmy, 150 euro. Przepraszam, łyczek herbatki. 150 euro, no dzisiaj płaca minimalna w Polsce wynosi powiedzmy 700 euro w zależności od kursu, bo im kurs słabszy, tym ta płaca mniej wynosi w euro, no ale no 20 lat temu, w 2005, 4, 6 płaca minimalna wynosiła 150-160 euro miesięcznie, no dzisiaj jest to znacznie więcej. No cóż to oznacza, Szanowni Państwo? No, jeżeli płaca minimalna wzrosła 3-4-krotnie na rękę, to dlaczego WIG20 nie wzrósł? No i właśnie widzimy przepiękno inwestowania na WIG20, że to właściwie jest inwestycyjne bagno pod kątem inwestowania długoterminowego. Wiemy, że WIG20 zwyczajnie jest tylko i wyłącznie od 30 lat maszynką do zarabiania pieniędzy dla tych, którzy kupują tanio i sprzedają drogo. Powtarzam jeszcze raz. WIG20 to jest 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie. WIG20. GPW w Warszawie. Szanowni Państwo, od 30 lat wartość tych spółek właściwie nie ruszyła z miejsca. Mówmy sobie wprost. Proszę zobaczyć. To znaczy, że to jest dno, tak? Proszę zobaczyć. W roku 98 wartość WIG20 wynosiła 1876. Dzisiaj wynosi 2235. No to jest bagno. Szanowni Państwo, 26 lat przez 3 dekady WIG20 wzrósł, wiecie, no tu w sumie można nawet tutaj cofnąć, no bo tu w 97, to jest prawie 3 dekady, Szanowni Państwo, WIG20 ruszył się
O 25%, tak? Może 30, szanowni państwo. No, szanowni państwo, przez 30 lat, proszę sobie to zrozumieć, 30 lat temu, w 97 roku, wtedy już chyba były te nowe nominały, to, szanowni państwo, płaca minimalna w Polsce wynosiła, nie wiem, 100 zł, no. 100 zł, dzisiaj wynosi 3100 zł, tam. Nie wiem, tam ile. W 2005 roku płaca minimalna wynosiła około 700. Około 700 w 2000, no to weźmy sobie, odliczmy do 97, do te 5-6 lat, to nie wiem, tam w 97 roku wynosiła 300 zł, podejrzewam, z tego co tam pamiętam, 300-400 zł wynosiła, prawda, w 97 roku. W 97 roku, o proszę bardzo, w 96 roku WIG wynosił 1791. No i z tego, proszę zobaczyć, z tego wielkiego, proszę zobaczyć, stąd, boom, do dzisiaj, przez te prawie 30 lat, wzrósł tylko tak. Oczywiście, na WIG-u 20 można zbić fortunę. Fortunę można zbić na WIG-u 20. Tak, ale to nie jest miejsce inwestycyjne. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, bo gdy się kupuje tanio, to potem WIG idzie do góry i ci, którzy wiedzą, że będzie się zawalał, się sprzedaje. WIG się zapada, potem się sprzedaje. WIG się zapada, prawda, idzie w dół, tu się znowuż kupuje, potem idzie do góry, się sprzedaje u góry, zawala, się kupuje, do góry sprzedaje, na dole kupuje, u góry sprzedaje, na dole kupuje, u góry sprzedaje, na dole kupuje. U góry, szanowni państwo, sprzedaje. Tak to wygląda. A jeszcze dla zobrazowania tego, jak w rzeczywistości, czym w rzeczywistości jest WIG20, to proszę zobaczyć. Tutaj wystarczy narysować dwie szyny. No, szanowni państwo, no, tutaj mamy jedną szynę dolną, podłogę. Drugą tutaj mamy. No i szanowni państwo, to proszę zobaczyć, to jest 30 lat. To jest prawie 30 lat, 3 dekady. Proszę sobie zrozumieć, że no nie wiem, powiedzmy połowa ludzi, która mnie ogląda, ma mniej niż 30 lat, na przykład, powiedzmy sobie, że tam nie wiem, 1/3 ludzi ma mniej niż 30 lat, załóżmy, prawda? Proszę sobie wyobrazić ten dystans, jaki to jest, tak? Wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś ma tu 30 lat, to ta osoba się urodziła 30 lat temu, tam w 94 czy którymś, no i wtedy WIG20 właściwie kosztował tyle samo. Gdyby WIG20, mówmy sobie wprost, WIG20 to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, tylko i wyłącznie, dlatego ja jestem za tym, żeby sprzedać w ogóle spółki Skarbu Państwa, bo to jest przecież tragedia, tak? Przecież możemy wyemitować te, podejrzewam, że możemy wyemitować te akcje giełdowe z WIG20, na przykład w taki sposób, że kupią to na przykład ludzie, którzy chcą pracownicze plany kapitałowe, albo na przykład można jakieś inne instrumenty, żeby sobie obywatele kupowali, żeby to zostało w polskich rękach, ale jak widzimy, no, na WIG-u 20 zazwyczaj znaczna część to są spółki Skarbu Państwa i te spółki Skarbu Państwa w ogóle cenowo, szanowni państwo, nie rosną. No mówmy sobie wprost, no. No jeżeli 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie kosztuje od 30 lat tyle samo, no to jest coś źle, prawda? No jest coś źle. Oczywiście, można kupować, proszę bardzo, można kupować tu, sprzedawać tu i zarabiać. Kupować na dole i potem u góry sprzedawać. Kupować na dole, u góry sprzedawać. No i wtedy zarobimy, tak? Można dużo zarobić, tak? Tylko o to chodzi, że to jest jeden wielki humbug inwestycyjny długoterminowo. WIG20 to jest ostatnia rzecz, w którą opłaca się inwestować długoterminowo. Mówmy sobie wprost, to jest bzdura, prawda? Totalna, długoterminowo. Kupować tanio, sprzedawać drogo, tak. Tylko widzicie, to jest wysysanie pieniędzy z polskiej giełdy, no. WIG20 to jest najśmieszniejsza, to jest śmieszna giełda generalnie, tak? To jest śmieszny indeks. Indeks śmieszności, można powiedzieć, no. Pod kątem inwestycyjnym, długoterminowym. Podobnie się od wielu lat zachowuje oczywiście FTS 100, tylko tam, wiecie, nie ma spółek Skarbu Państwa i to jest tam 100, tam w ogóle nie są, wiecie, nawet angielskie spółki, tylko po prostu notowane na londyńskiej giełdzie, tak? Mówmy sobie wprost, szanowni państwo,
Normalne jest, że coś spada, idzie do góry, no ale jeżeli bierzemy pod uwagę 20 spółek, szanowni państwo, Skarbu Państwa, największych w Polsce, no to dlaczego te spółki są takie tanie? Dlaczego te spółki, szanowni państwo, przez 30 lat cenowo 20 spółek nie wzrosło? Gdy, szanowni państwo, 30 lat temu, no wprost zarabiały się 10 razy mniej niż dzisiaj, to znaczy, że cenowo, no proszę zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. To WIG20, proszę bardzo, powiedzmy tak, no on se idzie, on by sobie spadał, tak? Ale on by sobie spadał, ale on powinien iść do góry, no szanowni państwo. On powinien iść do góry, bo te spółki powinny mieć wartość. A te spółki zamiast mieć wartość, to one tracą wartość. Spółki Skarbu Państwa natychmiast powinny zostać sprzedane, bo to jest wysysacz naszych pieniędzy, który po prostu nam się wysysa, nam Polakom, prawda? Każdy może sobie kupić, szanowni państwo, spółki Skarbu Państwa, może pójść sobie na giełdę. I tu ja nie mam żadnych problemów z tym, ale dla narodu mieć spółki to w ogóle jest bez sensu. To jest w ogóle bez sensu. Oczywiście, prawda? To bez sensu gdzieś tam komuś sprzedawać zaraz i tak dalej, bo to jest bez sensu. No ale można zrobić tak, że można chwilowo do pracowniczych planów kapitałowych na przykład dokoptować. Dodatkowy, nie zmieniać pracowniczych planów kapitałowych jako pracownicze plany kapitałowe, ale można na przykład dodać dodatkowy instrument do pracowniczych planów kapitałowych, który pozwoli skupować w większych ilościach akcje spółek Skarbu Państwa, które będą sprzedawane właśnie uczestnikom pracowniczych planów kapitałowych, ale podobne instrumenty, ten dodatkowy instrument, który by został stworzony, dołączony do pracowniczych planów kapitałowych, powinien być także stworzony na użytek niepracowników oczywiście, działalności gospodarczej, w ogóle ludzi, Polaków, prawda, z paszportem tutaj żyjących i tutaj na przykład płacących podatki, prawda? I tyle, mówmy sobie wprost, szanowni państwo. Powinno być wszystko sprzedane. To jest jedna wielka bzdura, więc zobaczymy. Na razie ze złotówką nic się nie dzieje. Na razie z WIG-iem dzieje się to, co się miało dziać. Przecież proszę sobie wejść we wszystkie moje filmy. Przecież ja ciągle o tym. To się nic nie zmienia. Przecież we wszystkim mam rację. Pokazuję czarno na białym, co się będzie działo. Wszystko się dzieje, szanowni państwo. To się wszystko dzieje, o czym mówiłem. Proszę sobie wejść w zakładkę WIG20 i tam, ja mówię, jak to działa, przecież to jest takie prostackie. Prostackie to jest, szanowni państwo, no bo szanowni państwo, no WIG20 powinien tu wywalić, bum, 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 bum. Tak? WIG20 powinien daleko wywalić. WIG20 jest kiepski, bo jest za dużo spółek Skarbu Państwa, które są w znacznym stopniu, moim zdaniem, przez polityków źle zarządzane. Koniec, kropka, bo niemożliwe jest, że nominanci partyjni przez polityków będą zarządzać dobrze czymś, w czym na przykład widzicie, bo w normalnym świecie prezesem danej spółki, danej firmy to jest człowiek, który ją na przykład stworzył, lub syn takiej osoby, lub osoba wyspecjalizowana, lub pracująca w takiej firmie 10, 20, 30, 40 lat, znająca od podszewki taką firmę. No a w Polsce przychodzą nominaci, widzicie, był Kaczyński i jego te polityczne, szanowni państwo, całe spektrum, no i przyszedł Tuski, no i jedyne co robią, to się nawalają o TVP, o spółki Skarbu Państwa, o synekury i wszystko inne, prawda? A ludzie na to patrzą i zauważyłem, że w sumie no większość już się nawet tym, nie wiem, kto się jeszcze tym wszystkim elektryzuje, naprawdę chyba, sorry, ale... No, szanowni państwo, mówmy sobie wprost. Długoterminowo spółki Skarbu Państwa to największe bagno, w jakie można włożyć pieniądze. Nie oszukujmy się, co innego kupować tanio, sprzedawać drogo. Oczywiście ten algorytm może się zmienić, bo mogą stwierdzić, no dobra, już się ludzie skumali, okej, niech będzie, nie, bo jeszcze naprawdę będziemy musieli, przyjdą jacyś, jeszcze jakiś, przyjdzie jakaś partia, wygra, jeszcze sprzedadzą te spółki Skarbu Państwa, prawda? I może te spółki Skarbu Państwa będą szły do góry, ale jak nie, no to co się stanie? No to będzie bum, 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 algorytmem w dół i tyle, prawda? Bo inaczej być nie może. Co innego z WIG 80, proszę zobaczyć. Co innego, szanowni państwo, z WIG 80. Proszę zobaczyć. Z WIG 80. No to widzicie, no Swig 80, no to Swig, i to jest to, o czym ja mówię, proszę zobaczyć, szanowni państwo, Swig 80,
Bum, 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 bum. No idzie do góry, no szanowni państwo. No, co innego Swik 80, no. Co innego Swik 80. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania akcji giełdowych, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Pamiętajmy, że inwestowanie pieniędzy jakkolwiek, czy w nieruchomości, czy na giełdzie, czy w cokolwiek, może się kończyć z tym, że stracicie swoje wszystkie pieniądze lub część tych pieniędzy. To nie jest, szanowni państwo, wideo, które namawia kogokolwiek do czegokolwiek, tylko to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Myślimy, analizujemy, szanowni państwo, abyśmy wiedzieli, co się dzieje, co robią ludzie, co robią firmy, żebyśmy wiedzieli, co nas otacza. Tak więc pamiętajmy o tym, że każdy podejmuje swoje działania na swoje własne ryzyko i to, czy stracisz, to zależy od ciebie i czy zyskasz, też zależy od ciebie. Jak stracisz, to niemniej do kogoś tam pretensji, chyba że cię ktoś okradnie, prawda, albo oszuka, a jak zyskasz, to przecież też się z nikim nie podzielisz. Przecież, szanowni państwo, tak to już właśnie jest. Jak ludzie tracą, no to chcą pieniędzy od kogoś, a jak zyskują, to dzielić się nie chcą. Szanowni państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, szanowni państwo, no niech ludzie się dowiedzą. Na swoim TikToku, na swoim Instagramie, na swoim Twitterze, na swoim jakimś tam innych social mediach, WhatsAppie, Messengerze, wyślijcie, żeby obejrzeli. Wyślijcie w SMS-ach, nie macie WhatsAppów, SMS-em wyślijcie. Na Twitterze już powiedziałem, już tam nie wiem, co tam jest sam, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania, taktyczne komentarze, taktyczne subskrypcje, taktyczne kciuki w górę, aby algorytm się nakarmił i wideo dzięki temu się wybijało. I zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, a już wkrótce wrzucam nowy film. Cześć!